czas do tego kościoła, że Bóg inwestuje w każdego z was. Masz brać pełną miarę, ale ty musisz z tego zrobić dobry użytek, bo to jest twoja osobista odpowiedzialność przed Bogiem. Moi drodzy, kiedy staniesz każdy osobiście przed Bogiem, nie będzie żadnych wytłumaczeń. Dlatego, że Bóg ci wszystko przypomni. Moi drodzy, ty potrzebujesz zrozumieć, że miłość Chrystusa jest tu obecna, że Bóg chce swoim życiem uczynić rzeczy piękne, ale ty potrzebujesz z Bogiem współpracować. A więc przychodzi czas, że ten pokarm, który przychodzi do tego miejsca, ten magazyn, ty potrzebujesz iść i zanieść innym. I następuje pomnożenie cudowne przez samego Boga. Bo kiedy Bóg zobaczy twoją desperację i działanie, On będzie za tym stał i On będzie uwalniał ponadnaturalną moc w głoszeniu i świadczeniu Bożego. Ty to zobaczysz na zewnątrz. Ja wierzę w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest coś niesamowitego. A więc wysłannicy, moi drodzy. Dzieje apostolskie, inna nazwa wysłannicy. Jeżeli ja jestem kościołem dziejów apostolskich, to moi drodzy, ja jestem wysłannikiem. Wysłannikiem kogo? Nie złego, tylko samego Pana Jezusa. Moi drodzy. Ja jestem ten, który jestem przez Niego wysłany. Ja jestem ten, który kontynuuje co? Dzieje apostolskie. Żywy ruch. Boży ruch. Żywe poruszenie samego Boga. Moi drodzy, na przebudzenie to czasami potrzebujemy czekać i modlić się, wzdychać, wołać, ale Ewangelię, dynamit mamy zawsze. Zawsze mamy Ewangelię. Ewangelia już nam została dana, moi drodzy. Ty masz już w każdej chwili używać tego dynamitu. A więc Kościół Pięćdziesiątnicy to jest Kościół misyjny. Zauważcie, co zaczyna się dziać. Głoszenie efektywne w mocy Ducha Świętego, ponadnaturalna odwaga i posyłanie, i posyłanie, i posyłanie. I tak rozkrzewia się Boże Królestwo. Dziennie umiera około 80 tysięcy ludzi. Wielu z nich nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Na polach misyjnych jest około 24 misjonarzy na każdy milion niewierzących na świecie. Najważniejsze posłanie Kościoła, zadanie Kościoła, to jest ewangelizacja świata. My nazywamy to wielkim posłaniem. Wielkie posłanie to znaczy wielka waga, która za tym stoi. Podnieś swoje oczy i spójrz na pola, że są już dojrzałe. Ewangelia Jana 4:35. A więc miej wizję pola. Miej wizję tego, że jest potrzeba, żeby wyjść z Ewangelią. Módl się. Tak jak o każdą rzecz, Ewangelia Mateusza 9:38. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił, wyrzucił, wykopał robotników na żniwo swoje. To jest to samo słowo, które używał Pan Jezus w czasie wyganiania demonów wbrew woli. Czasami. Wielu jest opieszałych, nie chce, ale Bóg ich wykopuje. Mówią niektórzy, nie, 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 a potem idą jako pierwsi. Wyrzuca. Wyobraźcie sobie, użyte takie słowo, co za agresja, jaka jest w sercu niesamowite pragnienie i tęsknota Boga za ratowanie płynącego świata. W związku z tym nie proszę Boże o pola, bo one już są, to jest błąd, ale ja proszę o robotników, a może ja powinienem zacząć prosić samo siebie, żeby Bóg przełamał mnie, amen, żebym ja mógł zobaczyć te rzeczy oczami samego Boga, bo ja dzisiaj tu widzę cieleśnie. Ja mówię, ja nie jestem w stanie tego, ja temu nie podołam, moi drodzy, to nie jest twoja zdolność w tobie, to jest zdolność Jezusa Chrystusa w tobie. Ty jesteś tylko narzędzie. Jeżeli powiedział Pan Jezus do wszystkich, idźcie na cały świat. Inaczej powiedział, kiedy pójdziecie. Inne właściwe tłumaczenie, co to znaczy? Kiedy pójdziecie, to znaczy, kiedy się wreszcie zdecydujesz, się wyruszysz, prawda? To idźcie, głoście i uczcie, i chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kiedy ja teraz działam misyjnie, ja zrozumiałam tą Bożą zasadę. Ja ją wprowadzam od 2 lat. Ja głoszę, ja przygotowuję nauczanie szybko, podstawowe i ja od razu modlę się o chrzest w Duchu Świętym i wprowadzam chrzest wodny, moi drodzy. Czyńcie uczniami. Amen. I odsyłam, moi drodzy, tam, gdzie są Boże społeczności. To jest zasada działania Ducha Bożego, moi drodzy. A więc, kiedy Jan idzie do Samarii, jest wysyłany, Jan i Piotr idą do Samarii, dlatego że co robi? Jest się poruszenie, bo jest Filip i co za trzęsienie? Ewangelia szerzy się. Amen. I oni modlą się co? Chrzest w Duchu Świętym. Kiedy moja siostra wjechała do Niemiec, ona potem do mnie dzwoni, ja byłam w szkole biblijnej pracownikiem w Szczecinie wtedy, mówi: Maria, przyjeżdżaj. I ona tych wszystkich ludzi, którym ona głosiła Ewangelię, ona ze mną razem modliła się o chrzest w Duchu Świętym. I wszyscy byli chrzczeni, czy to na ulicy, czy w sklepie, czy w domu zapraszała. Bóg się przyznawał. Było w tym serce desperacji. Moi drodzy, jeżeli jedziesz nawet do pracy, bo wielu z was wyjeżdża do pracy zarobkowej, to pamiętaj, to też nie jest przypadek, bo każdy twój dzień jest zaplanowany. Ty masz możliwość tam, w tym miejscu, też głosić Ewangelię. Bo ty spotykasz na swojej drodze różnych ludzi. Wierzę, że wielokrotnie są to ludzie, których Bóg tobie poddaje i świadczysz przede wszystkim swoim świadectwem. A więc ta postawa wypływająca z serca, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, powiedział Jezus. I tchnął na nich Ducha Bożego, Ducha Życia. I mówi, jeżeli jest w tobie życie Chrystusa, to ty w tym Duchu Życia przyniesiesz i będziesz prorokował przez głoszenie Ewangelii do tych zesłych kości, do tego ginącego świata i one będą powstawać z martwych. Do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Bo czymże jest Ewangelia? Ty wtedy, jeżeli nie będziesz tylko słuchaczem dzisiaj, ale wykonawcą tego jest powiedziane, będziesz błogosławiony w swoim działaniu. Będziesz błogosławiony. To jest Ewangelia, którą ty głosisz wielokrotnie, ty przychodzi konfrontacja demoniczna. Ale diabeł nie będzie ruszał nikogo, kto nic nie robi. Diabeł przeciwstawia się tylko temu, kto naprawdę coś robi. Amen. I temu, kto jest w grzechu. Dlatego Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się mocno w wierze Jezusa Chrystusa. Amen. Diabeł. Dajcie Mu odpór, ale poddajcie się Bogu. Co to znaczy poddać się Bogu Kościoła Jezusa Chrystusa? Kościół Jezusa Chrystusa jest Kościołem wysyłającym, jest Kościołem wielkiego posłannictwa. Moi drodzy, Bóg przez Ducha Świętego, ja wierzę, że z powrotem chce ożywić to, co wielokrotnie w was zasięgnie. To ziarno. Dzieje apostolskie, otwórzmy sobie 8 rozdział, 1 werset. Było wielkie prześladowanie, moi drodzy. Stała się okropna rzecz. Wspaniały Boże sługa Szczepan, moi drodzy, jest ukamywany z powodu Jezusa Chrystusa. Chwalebna śmierć. Ale, moi drodzy, to dotyka dookoła wszystkich. I co jest napisane? Również Saul zgadzał się z tym zabójstwem, 8 rozdział. W owym czasie rozpoczęło się prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Tu jest napisane, i wszyscy rozproszyli się i zaczęli plotkować o tym, co się stało. Amen? Kiedy Bóg czyni jakieś wspaniałe rzeczy, świadectwo, to ty masz to świadectwo mówić o nim. Rozumiecie? A powtarzanie tego świadectwa jeden drugiego, to to jakby plotka, prawda? Tylko w tym dobrym znaczeniu. I dlatego tu, więc w wersji angielskiej, jest takie słowo użyte. I to spowodowało zainteresowanie tematem Ewangelii, chrześcijan. I w ten między innymi sposób, słuchajcie, Ewangelia się szerzyła. I my czytamy, z wyjątkiem apostołów, czyli wszyscy inni, oni zostali na posterunku, a wszyscy inni się rozproszyli i rozeszli. A więc święci byli prześladowani, przychodzili dramatyczne chwile, może znaleźli się w więzieniu, może przechodzili różne tortury. Ale, moi drodzy, Ewangelia krzywiła się. Ta śmierć chwalebna, męczeńska,
Szymona, Szczepana nie była daremna, moi drodzy. Ja pamiętam wielkie świadectwo, wyczytane, pewnie czytaliście na internecie przed moim wyjazdem do Turcji. To było, pamiętam, w tamtym roku, czy dwa lata temu chyba, o to świadectwo, że byli w bardzo brutalny sposób zabici misjonarze w Turcji. I żona z jednego misjonarza podała do publicznej wiadomości, że ona im wybacza w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, to była niesamowita konfrontacja z tą doktryną islamską.